dobry. Pozdrawiam wszystkich z naszego kościoła w Czerwionce-Leszczynach w dniu 10 sierpnia we wtorek. I zapraszam do wysłuchania i rozważenia dwóch fragmentów Pisma Świętego. W Starym Testamencie dzisiaj czytamy słowa zapisane w Księdze Hioba w rozdziale 21 i 22 wierszu. Czy może ktoś Boga uczyć mądrości, tego, który sądzi najwyższych? A także słowa apostoła Pawła, zapisane w liście do Rzymian w rozdziale 12 i 16 wierszu. Bądźcie wobec siebie jednakowo usposobieni, nie bądźcie wyniośli. Moi drodzy, czasami towarzyszy nam w życiu poczucie niesprawiedliwości. Wydaje nam się, że innym osobom powodzi się lepiej niż nam. Czasami doświadczamy tej niesprawiedliwości rzeczywiście w bardzo konkretny, dotkliwy sposób. I nie jest to tylko nasze subiektywne zdanie, ale rzeczywiście inne osoby mogą wobec nas okazywać wyniosłość, niesprawiedliwie nas traktować, mówić o nas rzeczy takie, które nie są prawdziwe, nie są oparte na faktach i wtedy rodzi się w nas poczucie niesprawiedliwości. Dlaczego ci ludzie czynią właśnie w taki sposób i dlaczego nie spotyka ich kara? Najgorzej, jeśli jednak rodzi się w nas takie poczucie, że Bóg niesprawiedliwie traktuje wszystkich ludzi, że nas niesprawiedliwie traktuje, my okazujemy Mu wierność, a Bóg pozwala innym, aby traktowali nas nieuczciwie, pomimo tego, że sami odrzucają wiarę w Boga, że nie żyją zgodnie ze Słowem Bożym, nie żyją również w bliskości Kościoła, który stanowi przecież rodzinę Bożych dzieci. Takiego poczucia niesprawiedliwości doświadczał Hiob. Jak wiemy, był wielkim cierpiętnikiem Starego Testamentu. Utracił wszystko, co w latach swojego życia wypracował, co osiągnął. Wszystko zostało mu odebrane. Jednocześnie patrzy na innych osób, na inne osoby, bezbożne, naśmiewające się z Boga, którym dobrze się powodzi, których gospodarstwa rosną i co więcej, w szczęśliwości dożywają dni swojego życia, czyli szczęśliwie umierają. W którymś momencie jednak Hiob dochodzi do przekonania, że nie można Boga uczyć mądrości, bo On sądzi najwyższych, sądzi nawet niebian. I to przekonanie doprowadza go wreszcie do ufności, która pozwala mu uwierzyć, że Bóg wszystko dobrze zakończy w jego życiu. I tak rzeczywiście się stało. Hiob odzyskał wszystko i odzyskał też radość życia. Zrozumiał, że Boża mądrość przekracza naszą ludzką mądrość. My też czasami, a nawet nieraz bardzo często, mamy poczucie, że jesteśmy niesprawiedliwie traktowani, albo jesteśmy obdarzeni mniejszymi talentami, albo mniej zdobyliśmy w swoim życiu, że mamy mniejsze możliwości. Czyżby Bóg traktował nas niesprawiedliwie? Czyżby Bóg wywyższał jednych ponad drugich? Tak nie jest. Bóg obdarza jednakową miłością wszystkich i udziela każdemu według tego, ile komu jest potrzebne. Tak było zawsze. Dlatego też również i apostoł pański, święty Paweł, zachęca w swoim liście do Rzymian, abyśmy jednakowo siebie nawzajem traktowali. Żebyśmy nie byli wobec siebie wyniośli. Żeby jedni drugich nie poniżali. W szczególności dotyczy to życia kościelnego, właśnie tej Bożej rodziny, gdzie powinniśmy wzajemnie okazywać sobie życzliwość. Gdzie niezależnie od statusu materialnego mamy być sobie bliscy.
gdzie ludzie obdarzeni różnymi talentami mają sobie wzajemnie służyć. Do tego jesteśmy zachęceni właśnie dzisiaj. Idźmy więc z tym przekonaniem, by w stosunku do innych ludzi być życzliwymi, by dobrze ich traktować, a z całą pewnością doświadczymy też i sami ludzkiej życzliwości, uśmiechu. A gdyby nawet stało się inaczej, to wiedzmy, że to, w jaki sposób my innych potraktujemy, to jest Boży dar, z którym możemy iść do świata. Niech Pan Bóg pobłogosławi i opromieni cały ten dzisiejszy dzień. Życzę wszystkim dobrego i radosnego dnia. Thank you.